Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj to będzie taki film misz-masz, dlatego że mam zamiar wytestować sprzęt do vlogowania na motorze. Mam już wszystko podpięte do kasku, także mam nadzieję, że się sprawdzi. Jak nie, to będę robił delikatne poprawki. Zobaczymy, to będzie taki vlog testowy. Tymczasem w planach jest po pierwsze pokazać Wam jedno z akcesorii, które sobie kupiłem do motoru, więc podczas jazdy troszeczkę sobie o tym opowiemy, co to jest, to już za chwilę. I oprócz tego odbiorę mojego szczeniaka. 8 tygodni była na treningu, ponieważ wysłaliśmy ją na trening, żeby była gotowa, że tak powiem, do życia, a no ja nie byłem w stanie jej niestety profesjonalnie wytrenować, także stwierdziłem, że oddam ją w ręce profesjonalistów. Nie widziałem jej całe 8 tygodni, także mam nadzieję, że mnie w ogóle pozna. Tymczasem biorę motor, dlatego że chcę skorzystać z tej pięknej pogody i poopowiadamy sobie też trochę o jeździe i tak jak powiedziałem, to będzie taki trochę misz-masz, także zapraszam do oglądania. Pięknie. No i co? Jedziemy! Jest przygoda! Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, jak to kurde, jedzie odebrać psa na motorze? To gdzie on tego psa schowa? Nie, słuchajcie, przede mną jedzie moja żonka samochodem. Ja po prostu korzystając z okazji wsiadłem na motor i jadę sobie na motorku. Także wszystko jest przygotowane, u żony w samochodzie. Klatka w bagażniku gotowa na pieska. No i zobaczymy, słuchajcie, nie mogę się doczekać. Dlatego, że nie widziałem mojego psiaka 8 tygodni, a biorąc pod uwagę, że ma tak naprawdę tylko kilka miesięcy, to dłużej go nie widziałem niż widziałem chyba. Także mam nadzieję, że mnie pozna i wszystko będzie w porządku. Ogólnie to dlaczego oddałem psa na trening? No z prostych powodów, po prostu chciałem, żeby wytrenował go profesjonalista, prawda? Ja oczywiście gdzieś tam dowiedziałem się z YouTube'a, co robić, jak robić, ale no niekoniecznie wszystko się sprawdzało i niekoniecznie wszystko działało, a poza tym ja mam małe dziecko i z racji tego, że to jest rasa Border Collie, to bardzo popularne w tej rasie jest to, że podchwytują dzieci, czyli po angielsku nazywa się to nipping. One nie chcą zrobić krzywdy dziecku, ale pokazują swoją dominację bodajże. No i problem jest taki, że gdzie się nie pojawi mój syn, tam pies po prostu leci i go podgryza. Dlatego też troszeczkę mnie to zmartwiło, bo jeden raz go po prostu przez przypadek gdzieś tam oharowała, no i stwierdziliśmy z żoną, że dajemy psa na profesjonalny trening, żeby nauczyli go po prostu tak, jak ma być. Do tej pory trenowałem go słodyczami i tak dalej, ale w tej szkole, do której go zawiozłem, nie używają takich rzeczy. Po prostu uczą psa słuchać cię, niekoniecznie przekupując go. Także tyle o piasku. Zobaczymy, czy uda się coś nagrać, jak już dojadę do tego miejsca. Miejsce jest naprawdę na konkretnym zadupiu, także nieźle. Mam też nadzieję, że nie będzie padać, bo cały mój setup, że tak powiem, na vloga oczywiście jest... nie jest wodoodporny, że tak powiem, więc no nic, no modlę się, że nie będzie padać. No sprawdziłem pogodę, ale wiecie jak to w Anglii. W Wielkiej Brytanii pogoda to jest jedna wielka niewiadoma. No niby pisze, że 50% szans na deszcz, co w przypadku tego kraju jest akurat bardzo mało, uwierzcie mi. W każdym bądź razie przy okazji możemy wytestować i porozmawiać sobie troszeczkę o motocyklu. Jeszcze nie nagrywałem jazdy, moich pierwszych wrażeń, a to dlatego, że między innymi nie miałem jak. Teraz, kiedy już jest jak, miejmy nadzieję przynajmniej, że to wypali, no to będę mógł, nie wiem co on robi, no to będę mógł Wam coś więcej pokazać. Także na szybkości. Pierwsze wrażenia z jazdy, no po prostu niesamowite, komfort na maksa, wszystko jest po prostu pięknie. Naprawdę, no ciężko mi powiedzieć coś więcej, dlatego że no nie mam porównania tego motocykla z innymi, ponieważ jest to mój pierwszy motocykl i tak naprawdę nie jeździłem niczym innym oprócz Hondą CBF 650 na egzaminie, czy tam na kursie, więc no nie będę tych dwóch motorów porównywał, no bo to są całkiem dwa różne motory, prawda? Natomiast mogę Wam powiedzieć, dlaczego BMW? No, powiem szczerze, że
chciałem kupić na początku Triumpha Tigera 900 Rally Pro, no ale Triumph nie pozwolił mi się przejechać na jaździe testowej z racji mojego doświadczenia, bo potrzebują rok doświadczenia, jeżeli chodzi o jazdę motocyklami, więc zdenerwowałem się i no olałem ich, prawda? I stwierdziłem, no to w takim razie nie kupię od was motoru. I to był prosty powód, dlaczego nie kupiłem Tigera. Natomiast co się potem okazało, pojechałem do salonu BMW i chciałem wytestować ten motocykl, żeby się nim przejechać, a tutaj było dokładnie to samo. Też nie dali mi go na jazdę próbną, także nawet nie mogłem się nim przejechać, zanim go kupiłem. No ale cóż, no skoro już i tak Tigera, że tak powiem, brzydko olałem, no i w BMW było to samo, no to stwierdziłem, przecież nie będę kupował motocykla tylko dlatego, bo mi się ktoś tam da nim przejechać, więc stwierdziłem, dobra, no to uderzam w ciemno w BMW i bierzemy BMW. I tak naprawdę to był mój wybór. I nie ukrywam, jak siadałem w salonie na tym motocyklu, to bałem się troszeczkę jego wagi. No po prostu motocykl wydawał mi się bardzo ciężki i to mnie przerażało najbardziej. Jak siadałem na Tigerze czy na KTM-ie Adventure, to te motocykle wydawały mi się znacznie lżejsze, prawda? Więc no bałem się trochę tej wagi. Tymczasem poczekajcie, bo żonka staje, nie wiem dlaczego. Zobaczmy, o co chodzi. Dobra, fałszywy alarm, po prostu syn chciał się czegoś napić. Na czym to ja skończyłem? No, waga przerażała mnie tego motocykla, bo wydawał mi się dużo cięższy niż pozostałe, które próbowałem. No, ale gdzieś tam starałem się to rozszyfrować i stwierdziłem, że skoro jest cięższy, to na pewno komfort jazdy gdzieś tam na autostradzie będzie też lepszy, więc być może tak jest, znaczy na pewno tak jest, ale czy ma to aż taki wpływ? No, nie mam pojęcia. W każdym razie właśnie stwierdziłem, że waga to niekoniecznie musi być wada, prawda? No i co się okazało? W przypadku tego motocykla wydaje mi się, że ta waga jest akurat zaletą, bo ja naprawdę jak jeżdżę na przykład gdzieś szybko na autostradzie czy gdzieś, no to nie czuję w ogóle tego wiatru. Motocykl jest mega stabilny i po prostu wydaje mi się, że to między innymi przez to, że jest taki ciężki, bo on waży prawie 250 kg, także no jest kawał słonia. Jeżeli chodzi o całe te TFT, menu, mody i wszystko, co można robić z tym motocyklem, no to może zostawmy sobie to na inny odcinek, dlatego że jest tu tak dużo i tyle można byłoby rozmawiać na ten temat, że na pewno będzie trzeba to podzielić. Oczywiście, jeżeli będziecie zainteresowani, to może zejdę z niego i po prostu zaparkuję gdzieś i pokażę wam dokładnie, jak to wygląda. Być może opiszę niektóre opcje, co się z czym je i tak dalej. Także dajcie znać w komentarzu, jeżeli to jest coś, co was interesuje, chcecie to zobaczyć z jakiejś innej perspektywy, no to ja bardzo chętnie dla was to nagram, aczkolwiek nie jestem znawcą motocyklów i jak widzicie, jestem takim trochę nobem, bo dopiero się tego wszystkiego uczę i prawdopodobnie sposób, w jaki w ogóle jadę, niektórych naprawdę już na początku przeraża, no ale musicie mnie zrozumieć. To jest tak naprawdę jedna z moich pierwszych jazd, bo na razie wykręciłem tym motorem niecałe 600 mil, no i teraz muszę jechać na pierwszy serwis, dlatego motor stał przez jakiś czas, ale stwierdziłem, że mam do 750 mil czas, żeby go oddać na pierwszy serwis, żeby jeszcze gwarancja obejmowała ewentualne jakieś tam coś odpukać, co by mogło się zniszczyć, prawda? Więc dzisiaj zrobię 60 mil po psa i z powrotem i potem motor już do 19 będzie leżał w garażu, ponieważ zostanie mi mileć już tylko na dojazd do BMW na serwis, a potem już 10 tysięcy mil, także spoko. Oprócz tego, co nadchodzi, mam zamiar wybrać się do Francji na dłuższą podróż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, także nie zapeszam, ale miejmy nadzieję, że dojdzie to do skutku, także na pewno chciałbym nagrać konkretnego vloga z tej podróży. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć, bo jestem nowy w tym temacie, jeżeli chodzi o nagrywanie na motocyklach, także wszystko zobaczymy w swoim czasie, ale myślę pozytywnie, że uda się to wszystko, także spoko.
Tymczasem zdążyłem już kupić jedną rzecz do tego motocykla. W sumie kupiłem go jako pełną opcję, więc tutaj wszystko jest zamówione i zbudowane tak, jak ja chciałem. Natomiast moim głównym problemem było to, że nie mam nawigacji, tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie się poruszać, nie? Chcesz gdzieś wyjechać, chcesz coś pojechać, a nie wiesz gdzie, nie masz mapy i tak dalej. Więc to, co widzicie przede mną, to jest tak zwany BMW Cradle. O co chodzi z tym urządzeniem? Jednym słowem, wsadzasz w to telefon i telefon łączy się z tym głównym ekranem tutaj TFT, czyli po prostu ja dzięki aplikacji, którą udostępnia BMW, mogę połączyć się telefonem przez to właśnie urządzenie i tym kółeczkiem tutaj sobie mogę ruszać i wyświetlają mi się informacje na ekranie TFT. Jest to zarąbista sprawa, którą też dogłębnie pokażę być może w nadchodzących odcinkach albo gdzieś w międzyczasie, bo naprawdę jest to super gadżet. Możesz nawet mierzyć sobie, powiedzmy, lean angle, czyli ile się, wiesz, motorem, tak jak ja teraz jadę, możesz włączyć w aplikacji, ile stopni pochyla się motocykl, prawda? Także jest tam ogólnie dużo opcji, które w sumie sam jeszcze muszę wytestować i sprawdzić, bo tak naprawdę nie wiem, co jeszcze ta aplikacja oferuje, oprócz mapy i POI i tak dalej. Są tam zainstalowane mapy użytkowników, trasy różne na cały świat i tak dalej, także naprawdę fajna sprawa. Oprócz tego to urządzenie ma tak zwany wireless charging, czyli jak kładziesz telefon i masz opcję w telefonie, że możesz go ładować poprzez wireless, no to automatycznie on ci się ładuje z tego urządzenia, także nie musisz się niczym przejmować. Muszę tylko dokupić wodoodporny jakiś tam, powiedzmy, pokrowiec, żeby ewentualnie, no wiecie, jak będzie padać, to nie przejmować się tym, że będę musiał go ściągać, nie? Póki co nie pada, mam nadzieję, że tak zostanie, no ale jak się rozpada, to prawdopodobnie telefon będę musiał schować, kamery będę musiał wyłączyć i tak dalej, no bo po prostu, no nie jestem przygotowany na deszcz, nie mam po prostu żadnych jakichś tam gadżetów, które mnie przed nim uchronią, prawda? No ale dobra, to tyle z mojego gadania. Rozkoszujmy się jazdą, prawda? Nie ma się co tutaj za bardzo rozgadywać na rzeczy, na które nie jestem przygotowany. Na pewno się przygotuję do następnych vlogów i porozmawiamy sobie o tych wszystkich rzeczach na spokojnie. Tymczasem skupiam się na odebraniu mojego psiaka. Nie mogę się doczekać. Jedziemy, jak widać, fajnymi terenami. Już sam nawet nie wiem gdzie, bo nie sprawdziłem dokładnej lokalizacji. W sensie wpisałem ją na mapie, ale nie znam nazwy, bo tak jak mówię, wszystko jest na spontanie. Ja nawet nie wiedziałem, że pojadę na motorze, ale żonka do mnie mówi: bierzesz motor? W sumie stwierdziłem, czemu nie? Idealna okazja, żeby wytestować sprzęt na vloga i idealna okazja, żeby się przejechać ten ostatni raz przed 19, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, do 19 motor będzie leżał w garażu i czekał na serwis. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz a propos serwisu, że jeżeli ktoś kupuje nowy motor, i tutaj już pierwsza taka moja nauczka dla mnie, jeżeli kupujesz pierwszy motor, to prawdopodobnie bardzo szybko będziesz musiał zrobić pierwszy serwis. W moim przypadku powinien być on zrobiony do pierwszych 600 mil, ale możesz przedłużyć to do 750, co ja akurat mam zamiar zrobić. I to jest bardzo szybko, uwierzcie mi, 600 mil, żeby wyjeździć, zwłaszcza jak jesteś podjarany nowym sprzętem, zleci ci bardzo, bardzo szybko. I teraz, jeżeli zrobisz tak jak ja, czyli będziesz czekał do ostatniej chwili, to potem zadzwonisz do salonu. Mam nadzieję, że nie, no ale ja zadzwoniłem do salonu i okazało się, że jest miesiąc czekania na serwis. Wyobraźcie sobie, bierzesz nowy motor z salonu, wyjeździłeś 600 mil, chcesz jeździć dalej, a tutaj musisz czekać miesiąc na serwis. Jeżeli pojedziesz, przekroczysz 750 mil i coś się stanie, no to gwarancja w przypadku BMW nie będzie obejmować naprawy, prawda? Więc no nie ma co ryzykować, zwłaszcza że jest to nowy sprzęt i trochę kosztuje, prawda? Więc taka tutaj przestroga dla kogoś, kto ewentualnie ma zamiar kupić nowy motocykl. No i co? Niby nie pada, ale troszeczkę kropi. Mam nadzieję, że to się nie pogorszy. A zresztą, nawet jak będzie padać, trudno, lecimy przez ten deszcz. Najwyżej się kamera spali i dobra jest, damy radę. W każdym razie niektórzy z was być może już zobaczyli, że jadę na modzie, a raczej na trybie rain, a to dlatego, że jadę sobie na spokojnie.
Rain pozwala mi mieć większą kontrolę nad manetką, rozpędza się po prostu łagodnie, nie ma tej mocy, tak jak na przykład w przypadku Dynamic, bo można tutaj zmienić sobie pomiędzy Dynamic, Rain, Road, Enduro, Enduro Pro, no jest troszeczkę tych opcji, no i Rain to jest taki, no jak sama nazwa wskazuje, mod do jazdy podczas deszczu, czyli wtedy, kiedy jest ślisko, motocykl więcej wybacza, no i no ten throttle response, czyli czucie manetki nie jest takie agresywne, więc można po prostu lepiej się przyzwyczaić, a już na pewno czuć się bardziej bezpiecznie na pogodzie, gdzie jest mokro. Tymczasem na razie nie jest mokro, więc można spokojnie sobie zmienić na Dynamic, co zaraz zrobię. Mamy tutaj Rain, Road, no i mamy Dynamic i powinien się włączyć tak jak w tym przypadku, czyli jak puszczę, że tak powiem, rękę z manetki, no to mogę sobie załączyć inny tryb jazdy. I teraz mamy Dynamic. W trybie Dynamic motocykl już ma bardzo duże czucie, jeżeli chodzi o manetkę. Troszeczkę odkręcisz i po prostu leci. I mimo to, że jest to dosyć ciężki motocykl, bo on waży praktycznie 250 kg, no to uwierzcie mi, że moc 853 bodajże centymetry sześcienne silnika robi robotę. Jak tutaj odkręcę, to naprawdę ciśnie. Przynajmniej dla mnie na pewno wystarczająco. Mimo tego, że tak naprawdę jeszcze nawet nie próbowałem go gdzieś tam rozpędzać, nie wiadomo jak. Prawda jest taka, że jeżdżę 4-5 tysięcy obrotów, to jest taki maks, a to właśnie dlatego, że to są pierwsze kilometry przejechane tym motocyklem i trzeba go troszeczkę dotrzeć, nie? Więc dlatego jadę ostrożnie i poza tym ja i tak nie jestem osobą, która jest jakaś żądna adrenaliny, więc mnie nie kręci prędkość jako tako, a raczej widoczki i komfort. Gdyby mnie kręciła prędkość, to kupiłbym sobie, nie wiem, coś szybszego, na przykład z Adventure'ów GS-a 1250 czy coś takiego. Tam już jest tej mocy dużo więcej, bo bodajże 136 koni i zastanawiałem się nad tym, powiem szczerze, ale tam dużo osób odradzało mi na pierwszy motocykl takiej bestii, bo 136 koni to już jest naprawdę dużo. Aczkolwiek ja osobiście nie sugerowałbym się tym. Dużo ludzi mówi, że najpierw to ty powinieneś jeździć 125 albo nie wiem, kup sobie najpierw, nie wiem, skuter. Ja jestem osobiście innego zdania. Uważam, że jak masz olej w głowie, to owszem, no nie kupuje się jakieś tam, powiedzmy, CBR-ki tysiączki, no bo ten motor na pewno aż tyle nie wybaczy, ale właśnie takie coś jak ja kupiłem, wcale nie uważam, żeby było jakieś niebezpieczne, pod warunkiem, że nie poniosą cię gdzieś tam emocje. A zresztą, który motor jest bezpieczny, jak cię poniosą emocje. Równie dobrze ten motor możesz rozpędzić do 200 km na godzinę i co? No i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, prawda? Nie jesteś na torze, tylko na drodze i fajnie byłoby zostać bezpiecznym, tak? I wrócić do domu, do rodziny, a nie szaleć i szukać adrenaliny, tak? Aczkolwiek każdy jest inny. W każdym bądź razie trzeba na siebie uważać. Dojechaliśmy. Słuchajcie, to był naprawdę emocjonujący moment w moim życiu. To było coś pięknego, zobaczyć psa po 8 tygodniach tak naprawdę całkowicie inaczej zachowującego się. Po prostu niesamowite przeżycie, naprawdę. Uważam, że ten pies jest po prostu niesamowity. Potencjał z niego został wyciągnięty na maksa. Jedyne teraz nasze zadanie to szlifować to i trzymać się zasad, których po prostu no, nie można lekceważyć, dlatego że bardzo łatwo jest tego psa z powrotem zepsuć, prawda? Natomiast jeżeli uda nam się kontynuować ten trening tak jak zapowiada się, no to po prostu wręcz bym powiedział, że to inny pies, ale nie, to nie jest inny pies. To jest ten
ten sam kochany pies, jaki był 8 tygodni temu. Teraz po prostu ten pies jest szczęśliwszy, dlatego że ma lidera, a wcześniej miał po prostu jakiegoś tam gostka, którego no nie mógł zrozumieć, prawda? Bo mi się wydawało, że pewne rzeczy robię dobrze, a tak naprawdę wszystko robiłem źle i dopiero teraz zrozumiałem po treningu, co tak naprawdę robiłem źle, więc teraz już po prostu wiem, żeby nie czytać książek i nie oglądać filmów, żeby nie trenować psa samemu, a to właśnie dlatego, że niekoniecznie film czy książka może opisywać coś źle, ale ty możesz pewne rzeczy źle wychwycić i zinterpretować, a potem nauczyć psa właśnie złych nawyków, tak jak robiłem to między innymi ja w większości tak naprawdę moich sesjach treningowych, oczywiście nieświadomie. Także teraz wiem, co robić, wiem, nad czym mam pracować i wiem, co robić, żeby ten pies był coraz to szczęśliwszy. No i automatycznie też my, prawda, jako właściciele, żebyśmy mogli być jego liderami, a nie po prostu odwrotnie, tak? Więc no, coś niesamowitego. Wklejam wam tutaj taką krótką nagrywkę z tego, jak pies chodzi przy nodze, jako taki trening, który musieliśmy właśnie przejść, który trwał w sumie dosyć długo, bo no prawie 3 godziny uczyli nas, jak się z psem teraz obchodzić i jakie komendy co oznaczają i tak dalej, więc no mamy też sporo do nauczenia, sporo praktyki też nie tylko czeka naszego psiaka, ale też nas, no i coś pięknego, naprawdę aż się Micha cieszy zobaczyć psa w takim stanie, kiedy po prostu słucha wszystkiego, rozumie wszystko, no i robi to, co szczęśliwy pies robić powinien. Także tutaj tym właśnie akcentem będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że taki vlog misz-masz wam się podobał. Trochę sobie porozmawialiśmy. W międzyczasie pojeździłem trochę motorem. Mogliście to zobaczyć z perspektywy na dwóch kołach. Jeżeli coś ewentualnie chcielibyście, żebym zmienił, co oczywiście na pewno się stanie po oglądnięciu przeze mnie tego odcinka. Na pewno będę cały czas wdrażał jakieś poprawki i na pewno te vlogi będą wyglądać coraz to lepiej z nadchodzącymi miesiącami, bo mam zamiar vlogować naprawdę dużo. Także dziękuję jeszcze bardzo za uwagę. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście zachęcam i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć!